Zadzwonił telefon. Rozmówca powiedział, że jest moim wnukiem. Nie poznałam go po głosie. Może to z powodu przeziębienia. Powiedział, że ma kłopoty i potrzebuje pieniędzy. Byłam zaskoczona. Mój wnuk pilnie potrzebował pomocy. Powiedział, że jestem jego jedyną nadzieją. Musiałam działać szybko i w tajemnicy. Przygotowałam pieniądze, po które przyszedł jego zaufany kolega. Widziałam go po raz pierwszy. W trosce o wnuka oddałam wszystkie swoje oszczędności. Tak działają oszuści metodą na wnuczka. Każdego roku w Polsce starsze osoby tracą w ten sposób kilka milionów złotych. Nie daj się złowić na wnuczka. Upewnij się, czy twoja rodzina naprawdę potrzebuje pomocy. W razie jakichkolwiek podejrzeń zadzwoń na policję. Telefon 112.